Pani marszałek, Wysoka Izbo, ze sprostowaniem w stosunku do tego, co przed chwileczką mówił pan profesor Iwiński. Otóż pan profesor Iwiński źle zrozumiał moją wypowiedź z tego, co z kolei ja usłyszałem. Otóż, panie profesorze, z całym szacunkiem, ale polska dyplomacja, wszystkie polskie dokumenty urzędowe w okresie II Rzeczypospolitej i cała polska historiografia, co więcej, nawet ówcześni komuniści używali w Polsce nazwy Związek Sowiecki. Dopiero w okresie PRL-u z przyczyn politycznych, dlatego, ponieważ Sowiety kojarzyły się pejoratywnie, zmieniono to na Związek Radziecki. I takie są fakty i proszę się tych faktów, i to także wypada profesorowi Zacnego Uniwersytetu w Olsztynie, się trzymać.